Jacek Karnowski, witam Państwa i zachęcam do lektury najnowszego wydania tygodnika sieci. A tam ujawniamy. Donald Tusk znów złapany na kłamstwie. Tym razem w sprawie imigracji do Polski. Świadomie podaje nieprawdziwe, fałszywe liczby. O tym pisze Konrad Kołodziejski, a Aleksandra Rybińska o tym, dlaczego Francja płonie i dlaczego nie widać nadziei. Jakim cudem 10 miliardów euro rocznie na dzielnice imigranckie przynosi zerowy efekt? Polecam sieci, zapraszam do lektury.